Uwaga, uwaga, uwaga! Jak mieć pół sytuacji i wygrać, Polska? Czyli ten malutki taki stoi pod płotem, to jest właśnie ten trener, który nam trochę krwi napsuł. Faroe, faroe! Hej, faroe! Congratulations! Yeah, okay. Fine? Hi. Hey. Every time fine. Yeah, it was fantastic yesterday. Fantastic, fantastic. Good to see you guys. Yeah. To and, przez niego nie mogliście spać. Cała Polska mówiła o nas. Yeah. Dwa razy. Jedynie, którzy wtedy nie mogli spać. Nam jest łatwiej wygrać z Portugalią, z Nie rozumiem, nie rozumiem. Rozumiem. Angielską. It's more easy for us to win with Italy and Spain, but no, just not with you. Jedynie niepokonani w Europie. Yeah, unbeaten. It was fantastic yesterday. Yes. Kamil, poznajesz trenera? Hi. Hi. Congratulations. Thank you. Hello, our nightmare. Congratulations. Hi. Tomek, twój trener, wiesz, wysłał się, wiesz. Congratulations. Congratulations. Hi. Hello. 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 Dzięki nam. Oni mieli sposób na nas. Tak. Dobra, chłopcy, na początek zrobimy sobie zdjęcie na pamiątkę. Trener wysłał się, przyjechał, chciałby sobie zrobić z nami zdjęcie, nasz prześladowca. Całe szczęście, że nie grają na mistrzostwach. Także... Nie rozumiem. Ważne, chłopcy, szykują się zawody lekkoatletyczne w środę o 21 w Bolonii. Trzeba będzie pobiegać na dystansie 10 km i to szybkim biegiem. Także musimy się dobrze zregenerować do tych zawodów, Golden League jak gdyby. Staniemy panowie w blokach i próbujemy. Włosi wygrali swój mecz, my wygraliśmy. My straciliśmy dwie bramki, oni stracili jedną. Obydwa mecze były wyrównane, zacięte. Także chłopcy, fajny finał dla nas. Finał dnia w środę o 21. Gramy z gospodarzem, cały stadion kibiców. Tego możemy się spodziewać, bo na naszym meczu nie było tyle, byśmy chcieli. Trenerze, otwieramy szybko bramkarską po karierze? No tak myślę. Trener, jeżeli karierę to ty robisz, a ja to tam... Trener jest ja się przebierałem tylko. Jeszcze raz, Buki, jeszcze raz. Ole, 6-5. Ale apeluje czerwoni, no. Doma jest dla niebieskich. Ja jako jedyny tutaj wiarę w niebieskich. Jako jedyny? Tak. Niebieskich? No i na razie z pełnym sukcesem. No, no, teraz. Jest! Brawo! Kto to ty? Ja to złapiesz, ty genet. Wszystko pod kontrolą. Udane interwencje. Chciałeś to biorąc? Tak. Albo super... Krasasu? Super save. Super to było. Józio, Guma i Papka nie wygrali gier. Pamiętajcie, psychika będzie ważna w tych ostatnich 5 minutach. Gotowi? Pracujemy, chłopcy, pracujemy. Dziękuję, panowie, sensacja stała się faktem. Milan Berto. Foto. 17 czerwiec, panowie, wielki dzień poznańskiego Lecha. Ten gen zwycięzców, zwrolek. Ale jak? Ogłosimy to, że nałączy na piłkę. Do zdjęcia, panowie. Tak, do zdjęcia. Nie tylko wygrał. Tak, ja mówię o Lechu, wiesz, o waszej grupie, nie? Yeah. Our t-shirt with signature of all players. Fantastic. Thank you. Pożegnamy. Jeszcze raz. Trzymaj się. Dolary na koszulce. A tutaj wierny pogoni widzę cały czas. Trzymaj się mordeczko, nie? Trzymaj, w kontakcie. Zdrówka i dobrej rehabilitacji. Dzięki, Kaszti. No, jakbyś chciał, wiesz, przewidzieć wynik też, czy coś, to dzwoń przyznaczy. A to ja dzwonię do siebie. Jak przewidujesz. Z Włochami? Słuchasz, Kaszu? Powiem dyplomatycznie 1-1 remis, ale zobaczymy. Zobaczymy. Z Hiszpanią będzie o wszystko, zobacz. No, zobaczymy. Jeszcze Misza zrobimy fajnego. Kurde, tego wziąłeś? Od Wietesa wziął. Tak, to jest na szczęście cały czas nie wziął. A dał ci tylko jednego dolara, widzę. Tak, więcej nie potrzeby. No rodzina na swoim w końcu. Cześć gwiazda. Cześć gwiazda. Cieplutko. Tatuś ponosił. Tatuś musi coś zrobić, siedzieć sobie, zrobić to do tej prezentacji. Dziękuję. Trzymaj się. Na razie kowalasz, trzymaj się.
Jest zabytek tu. Dużo gazu zaraz. Ale Widziałeś? Jeszcze raz? Sztama, nie? Sztama. Ciężki mecz. Ale do zrobienia. Wierzę w mojego kolegę Patryka Dziszka. Nie skończy się na pierwszym. Myślę, że to pociągnie. Ekipa Krakowa. Tak. Właśnie oglądamy właśnie tutaj działania marketingu w Krakowie. Przewina od początku. Z okazji. Od początku do. Zobaczcie, co chodzi. Po losowaniu rozumiem. Tak, jak dobrze. Przypomniałam. Co? 18 pięknie? 18 pięknie. Aby tak było. Dzielni galowie. Zwycięzcy. Fajnie. Oliwka. Sympatico? Fajne, fajne, no. Klimacik jest, co? Z tą wieżyczką? No jest, fajne, mi się podoba. To będziesz hasał? Co? Będziesz hasał? Hasał? Hasał, no. To przodu do tyłu. Pasuje ci? No tak, Patek! Możemy? Troszkę żartem mówiłem, ale mówię prawdę. Chłopcy, na tym stadionie rozegra się historia. Mamy tu dwa mecze na tym stadionie. Jutro wiadomo, pierwszy mecz najważniejszy. Najlepiej musimy się do niego przygotować, jak tylko potrafimy. Przede wszystkim musimy wypocząć. Dzisiaj cudownie będziemy robić. Te spacery, ja wiem, jak to będzie trwało. Jest lampa, widzicie minutę i wracacie z powodzeniem, nie? Jak idzie, to nie zmieniamy. To musimy się dużo rzeczy zrobić, że się nie wiem. Do tego jesteś na głębie. Z Tarnowią też wygraliśmy, a wszedł Karol. Jak idzie, to idzie. Nagraj kolegę. Puściliśmy dzisiaj wszystkie strzały, które leciały światło w ramki. Dziś tak. Wszystko poszło? Chłop miał 6 wkładek zerowych, no metr od linii. Nie, żadnej takiej sytuacji nie było. Po drugie, coś tam się udało strzelić, a po trzecie, no wszystko. Jedynie co Świderli się zrobił, to kopnął Wytesa. Przecież ten człowiek jest trzecim bramkarzem Górnika Zabrze. Czwartym. Czwartym. Żadnego strzału nie obronił na tym. Polako. Domanik, no. Pretty for Napoli. Napoli? Napoli. To ma sens. Kawka i kin, tak? Mhm. Jakie wnioski? Jakie wnioski, tak? Nie no, wykończenie ma dobre, no szybki jest. Najgorsze. Potrafi się znaleźć. Nie. Dziś się nie znajdzie. Teraz Federico Chiesa, si? Si. Jak przyjął wcześniej. Widziałeś to? Mhm. Może dać mu przyjąć. Do Juventusu go chce, no? No tak słyszałem, no, żeby... Tutaj kolega dzisiaj przykasuje. Co? Tutaj kolega go przykasuje, to do ochrony pójdzie Juventus. Wietes, a parku wybrałeś? Wszystko. Spodobał się ten nauczona spiłka, ten... A jak? Nasz filmik, nasz quiz? No bo tak, 30 tysięcy już wyświetleń. Już? No. To szybko, czy... No tak okej. Okay. Do szału, ale jest nieźle. Jezu, mówiłem coś śmieszniejszego, powiedz. Akurat świetnie, że musieliśmy wycinać. Właśnie. A gdybyś nie wycinał... A no, z panem Stefanem... Nie, z tym dziadkiem było całkiem spoko, w sumie, jakoś tutaj. Z kim? Z tym dziadkiem. Twój dziadek był. Nie ale nie jest źle jeszcze tam. Dzisiaj po brameczce strzelić. A, to było dobre. To do setki skoczy. Już jeszcze musi skoczyć na boisko. Może na boisko, to może da radę. Nie kartki, tylko bramki, tak? Ej, no właśnie, bo jak ja bym chwycił jeszcze jedną. Ja też. Właśnie, o to chodzi. To trochę słabo będzie. Dokładnie. Mega. No to chyba dzisiaj na 8. Tak? No. Za chwilę zobaczymy. To już wolałbym na tej 6, na 8 to... Jak w młodzieżówkach. Na 8, jak w młodzieżówkach. No, ale ostatni raz był 17 chyba, tak? Wtedy miałem jeszcze moc. Był 17 chyba, tak? Ostatni raz? 10 kilo chudszy. 10 kilo mniejszy był. Nie jest... no, ogólnie wiesz, na 8 to musi do przodu, do tyłu cały czas będziesz się włączać, a ja nie wiem, czy mi starczy siły. Ale... Bramka czy nie? Ale wolny był teraz i wyżyłał. Bramka była, wiesz? No. Nie, szczerze.
że nie wiadomo, nie wiadomo, czy wpadłeś od poprzeczki, wiesz? Jakby był gol, żeby przerwali. Żeby przerwali. Na 100%. Każdy mnie uspokaja, ale ja tu trochę tu grałem, to czasem jest. Jak mieć pół sytuacji i wygrać Polska? Nie, nie. How to do it? To jest możliwe, bo ja powiedziałem, że wygramy na luzie. Może nie było na luzie, ale... Portugalia z Danią było podobnie, więc... Na luziku, co?
wygraliśmy, bo byliśmy lepsi, dlatego wygraliśmy. I na tym zamykamy, tak? Tak. Koniec dywagacji, bo tu nie ma co komentować. Wyjąłeś to kontrę. Mówił ci, nie? Pogratulował ci. Mistrz świata. To ten 14. Jak klasa, co? Ja jestem tak zmęczony po tym meczu. Ja jestem tak zmęczony od tego życia tym wszystkim. Że... No ale jak tam? A normalnie walisz długi taką, wiesz, tam, a on w krótki ją dał. Normalnie przez zawodnik to przyjmuje, spróbuje ze środka, ten hops. Fajnie. No byliśmy lepsi, nie? Więc wygraliśmy. Ja jest kurczę. Lepszy dzisiaj wygrał, tyle. Ja jest kurczę. Bielą na Kroacety, co? I droga mameczka. Ole trener Manosa, Jezu. To się posunął na robocie, wiesz? Ta ósemeczka, nie? Ale 15 minut szok trochę. Masz już tak, Luke Bakio na rozkładzie, Kena, Kiedze. Kogo jeszcze tam miałeś? Orsolini. Pogadam z probierzem, żeby cię znowu wypuścił do tego. Ale tak ich schował tutaj, o. Tak. Ale mówię, że pogada z probierzem, żeby go znowu do tego Głogowa wypożyczył. Uwaga, uwaga, uwaga. Tu jest twoje miejsce, uwaga. Tu jest twoje miejsce. Tu jest urasty, ale własny kąt. Tu jest twoje miejsce. Tu jest mój dom. Nawet mocno. Tu jest twoje miejsce. Tu jest mój ciasny, ale własny kąt. Tu jest twoje miejsce. Tu klapek. Nie. Ktoś mi chce dać za to karę, ale obiecuję, że jak wygramy trzeci mecz, to klapki będą. Będą klapeczki, tak? Będą. Od półfinału? Nie, po prostu po następnym meczu już wyjeżdżam w tych klapkach i tyle, nie? Dobrze. Także kończymy to. No. Kończymy imprezę. Pożegnaj panu Łączy nas piłka. Do zobaczenia w sobotę, tak? W sobotę, no. I dobranoc, a najlepiej to dobry dzień, bo się już obudzicie i będziecie dalej się bawić. Brawo. Thank you.